mamy konstytucją, ale przeciw książętom i władzom, przeciw rządzom, świata i ciemności, przeciw złym duchom, przez tworzeń niebieskie. Przy to przyobleczcie się w zbroję Bogu, abyście mogli stawiać opór w dzień zły, wypełniwszy wszystko, postać, bądźcie przed odpowodową, przemacawszy biodra waszych praw i przyodziawszy pancerz sprawiedliwości, nogi uszy, gotowe się na niej uchodzą. We wszystkim trzymajcie się tarczy wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste z wrogów. Przyodziejcie też szubicę zbawienia i weźmijcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Ewangelii zapisano w świętego Ewangelisty Mateusza, którego służył szanowanie postaci. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim ten przypomnień. Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, królowi, który chciał się obliczyć ze sługami swymi, a gdy począł się obliczać, przywiedziono mu jednego, który był winien 10 tysięcy talentów. I gdy nie miał skąd oddać, nadał go Panu i jego zaprzedać żony jego. I dzieci wszystko, co miał, oddać. A sługa mu Pan przeprosił go mu. Nie idzie miłość nade mną, a oddam mi wszystko. A Pan zbudowawszy się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz sługa wyszedłszy, spotkał jednego z towarzyszów swoich, który był mu winien 100 denarów, i ująwszy go, dusił mu więc, oddaj mu winien. A towarzysz mu, upadłszy, prosił go mówiąc, nie idzie miłość nade mną, a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał, ale odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki by mu długu nie zwrócił. A widząc, co się działo, towarzysze jego zasmucili się bardzo i przyszli i donieśli Panu skarbu wszystkim, co się stało. Wtedy zawołał go Pan i rzekł, sługo niegodziwy, cały dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czyż więc nie przystało, abyś i ty ulitował się nad towarzyszem swoim, jako i miał ulitował się nad tobą? I rozgniewawszy się Pan jego, wydał go Panu, dopóki mu nie odda całego dnia. I ojciec mój niebieski, który uczyni Wam, jeśli nie odrzucicie każdą radę swego z serca waszych. Wiemy na pytanie świętego Piotra, czy mamy odpuszczać winy naszym winowajcom po siedmiokroć, Pan Jezus Chrystus opowiada dzisiejszą przypowieść. Przypowieść o królu, który okazał się człowiekiem miłosiernym oraz o jego słudze, który okazał się człowiekiem niegodziwym. Dlatego, że sam, trzymawszy darowanie win, nie chciał przebaczyć swojemu współsłudze, ale mścił się na nim. I rzeczywiście, przed przyjściem Zbawiciela, zemstę uważano za coś naturalnego, za coś dozwolonego. Jeżeli od bliźniego otrzymało się, ucierpiało się jakoś krzywdę, wtedy należało się zemścić, aby oddać mu złe za zło otrzymane. I my często popadamy w tę pułapkę, dlatego że ludzka natura jest skłonna kochać tych, którzy są nam życzliwi, którzy są nam przyjaźni. Jest to rzecz rozumu, że jeżeli otrzymujemy od kogoś dobro, to ten dobrem odpłacamy. Ale wbrew naszej naturze jest za otrzymaną krzywdę odpłacić dobrem. A jednak jest to obowiązkiem chrześcijanina miłować nieprzyjaciół, wybaczyć. Oczywiście wolno nam szukać sprawiedliwości, ale nie wolno być zawziętym. Wolno nam dochodzić swoich praw, ale nie wolno chować duszy nienawiści. Wolno jest upominać się o zwrot tego, co nam zabrano, czy są to dobra materialne, czy dobre imię, ale nie wolno szukać nam zemsty. Dlatego, że Pan Jezus mówi, zemsta jest moją. Czyli zemsta jest zostawiona Pan Bogu. Pan odpłaci ludziom złym, przewrotnym, czy to tu, na tym świecie, czy kiedyś w przyszłym życiu.
Chrystusa bardzo często pojawi się ten motyw przebaczenia. A więc mówił, słyszeliście, rzeczono stale będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał nienawiści nieprzyjaciela twojego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się tym za tymi, którzy was prześladują. A więc Pan Jezus Chrystus znosi ten powszechny, przyjęty zwyczaj zemsty na swoich wielkich nieprzyjaciół. A ja powiem, bójcie nieprzyjaciół waszych. A gdy zwraca się do uczniów, ta miłość jest posunięta do granic heroizmu. Do apostołów Pan Jezus mówi, ktokolwiek się wierzy w prawdę, to będzie następny drugiego. A temu, kto chce wziąć ci suknię twoją, daj mu płaszcz. A więc, jeżeli otrzymasz jakieś zło, doznasz krzywdy od bliźniego, przebacz mu. Jeżeli chcesz być moim uczniem. A każdy, kto otrzymał krzyż święty, jest powołany do naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w jaki sposób zadośćuczynić obowiązkowi miłowania bliźniego? Z całego serca darować urazę. Mówi ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Z całego serca. A więc mamy zachować się wobec bliźniego tak, jak zachowywaliśmy się przed tym, zanim nas obraził. Więc jeżeli mówimy słowem przebaczam ci, ale cały czas okazujemy niechęć bliźniemu, podzielność, cieszymy się, gdy stanie się coś złego, przykro nam spadnie, gdy powodzi się albo obrażamy go za jego plecami, cały czas szykanujemy, opowiadamy, jakie jego szkody nam wyrządził, wtedy zachowujemy się jak faryzeusze. Mówimy jedno, czynimy drugie. A kiedy mówię wiarę o tym drogę i faryzeuszowi po obłudnicy, już jesteście podobni do pomianych drog, które z wierzchu zdają się pięknie ludziom. A więc mówimy wobec tego człowieka, przebaczam ci temu nie żyje. Ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiego królestwa. A więc tak naprawdę czynym drugim do naszemu słowami. Więc kiedy raz darowacie urazę, nie wracajcie do domu. Starajcie się czynić dobro naszemu bliźniemu. Oczywiście, uwaga, nie chodzi tu o uczucia. Dlatego, że najczęściej uczucia są niezależne od nas. Jeżeli rana spowodowała naszego bliźniego w naszym sercu jest wielka, potrzeba czasu, aż ona się zagnie. Bardzo często zdarza się, że te uczucia mimowolnie wracają do nas. Ale człowiek posiada rozum i wolę. To na płaszczyźnie rozumu i woli odbywa się przebaczenie. Nie na płaszczyźnie uczuć. Bardzo często zdarza się, że ludzie nie potrafią przebaczyć, dlatego że cały czas powraca do mnie uczucie doznanej krzywdy. Uwaga. Nasza postawa wobec tego uczucia powinna być taka, że oddalamy. Że walczymy z tymi myślami, które cały czas do nas powracają. A staramy się zapomnieć o doznanym krzywdzie. Jesteśmy gotowi modlić się za daną osobę, a także, jeżeli prosiłaby nas o pomoc, tej pomocy udzielić. I oczywiście zamierzamy wszystkiego tego, co krzywdziłoby dobre imię tej osoby. Więc odmów, powtarzanie tych błędów, cały czas po prostu zwracania do tego, co było. A więc to czym dokonuje się przebaczenie.
kim Pan Bóg? Jeżeli idziemy ze skruszonym sercem do konfesjonału, dlatego że obraziliśmy Pana Boga, czyli dokonaliśmy wielkiej niesprawiedliwości wobec Niego, Pan przebacza nas. A także obdarza nas łaskami, zlewa na nas błogosławieństwo. Tak samo i my, jeżeli przebaczymy, powinniśmy błogosławić, modlić się za daną osobę i być gotowym wyświadczyć jej dom. A przynajmniej zalegać wszelkiego zła, które wypływałoby właśnie z tej doznanej krzywdy czy urazy. I to powinniśmy czynić przez wzgląd na Pana Boga. Pogani, którzy czcili fałszywe bożki, niejednokrotnie mieli wyobrażenia bogów, którzy sami czczą się na rodzaju ludzi, nie mieli tego motywu, który my mamy. A więc mówi, bądźcie doskonali, tak jak mój Ojciec doskonały jest. A Pan w swoim miłosierdziu okazuje nam wszelkie dobro. Okazuje wszelkie dobro tym, którzy go obrażają na skruszonym sercem, proszą o przebaczenie. A więc już w tym względzie należy naśladować Pana Boga, aby być doskonałym. Pan przebaczył Żydom, przebaczył Niniwitom, przebaczał również i nam za każdym razem, kiedy udajemy się do konfesjonału. A wielkie są nasze obrazy, jeżeli winy, jeżeli obrażamy tego, który jest naszym dobroczyńcą, od którego mamy wszystko, a jednak przebaczamy. I następnie nauka i przykład Pana Jezusa. Jest to kolejna pobudka, która powinna skłonić nas do przebaczenia. Liczne są miejsca, w których Pan Jezus Chrystus mówi o darmach u nas zakazanie nienawiści i zemsty. Od swojej niemieckiej aż po śmierć na krzyżu. Jest to jego nauka. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus, jego samo posłannictwo jest posłannictwem wybaczenia. Pan Jezus przychodzi na ten świat, aby nam wybaczyć. Aby wybaczyć krzywdy, które Pan doznał od urodzenia ludzkiego. Przez te 4000 lat. A więc celem jego życia jest przebaczyć. Umrzeć za swój grzech, oddać za nie życie. Pan Jezus mówi, oto poznałem was, że jesteście moimi uczniami, abyście się miłowali, tak jak ja was miłowałem. A tam, gdzie jest miłość, nie ma miejsca na nienawiść czy zemstę. Więc jeżeli ktoś jest uczniem Chrystusa, jest zobowiązany do wybaczenia. Następnie Pan Jezus mówi, jeżeli masz coś przeciwko Twojemu bratu, zanim przyjdziesz przed ołtarz, złożyć na nim ofiarę, wybacz i pokój się swoim bratem. Więc Zbawicielowi zależało na tym, abyśmy dobrze zrozumieli jego naukę. Dlatego też w modlitwie Pańskiej mówił, wybacz nam tak, jak my wybaczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Oczywiście nie jest to rzecz łatwa. Ale jeżeli spojrzymy na krzyż, na Pana Jezusa Chrystusa, który śmiercią swoją przypieczętował darowanie kiedy spojrzymy się pierwszymi słowami Zbawiciela na krzyżu jest co? Słowa Ojcze, odpuść mi, bo nie wiedzą mi to czynią. Odpuść Piłatowi, faryzeuszom, odpuść Katos, odpuść temu ludowi, odpuść wszystkim tym, którzy przez grzech nam obrazili. To my powinniśmy również wybaczyć naszym winowajcom. Ze względu na krzyż, na ten znak wybaczenia. Krzyż jest znakiem wybaczenia.
Jeden ze świętych, późniejszych założycieli zakonu, stracił bramę i ścigał człowieka, który zabił jego bramę. I gdy już dobał złoczyńcę zakonu do szatni, on złoczyńca rozłożył ręce w znak krzyża i powiedział: przebacz mi w imię Chrystusa ukrzyżowanego. I rzeczywiście, on człowiek przebaczył. Dlatego, że krzyż jest znakiem przebaczenia. Przypomina nam o tym, że Pan Jezus Chrystus, Pan umarł na krzyżu, aby nam przebaczyć nasze winy. Prośmy również niepokalana, która stała pod krzyżem, która widziała te wielkie ograniczalnie, widziała jak ludzie traktujący na morze, jej syna, jej serce było zanurzone w morzu gorzkości. Ból. A jednak pod krzyżem przebaczyła i ofiarowała to, te wszystkie swoje cierpienia za oprawcą Pana Jezusa, między innymi za nas. Dlatego prośmy, aby ona rozgrzała nasze serce, aby było gotowe zawsze przebaczyć tym, w których doznaliśmy krzyw, uraz, czy wszelkiego innego zła, abyśmy byli gotowi zawsze odpłacić dobre za zło otrzymane. Jeżeli będziemy wpatrywali się na krzyż, prosili Matkę Bożą, aby nam pomogła, to rzeczywiście wiele łatwiej będzie nam przebaczyć naszym prowadzeniu tak, jak uczynił to dzisiejszy Pan Jezus.